Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale i dzisiaj całkiem nowa produkcja na moim kanale, która jeszcze się nie pojawiła, zapewnie po tytule już wiecie, jest to Beyond the Wire i można powiedzieć, że jest to swego rodzaju gra, która jest miksem różnych produkcji. Sama gra jest, mi się wydaje, przy okazji bardzo interesująca, jednak ona nie zdobyła na razie takiej popularności, jakiej by pewnie chcieli twórcy. I to nie jest tak, że tej gry nie widać, bo ona się pojawia, czy to na YouTubie, czy to gdzieś tam się przewija w jakichś artykułach, ale powiedzmy sobie, nie pojawia się ona jakoś mega często. Ponadto warto tutaj zaznaczyć, przez ostatni czas właściwie tylko na jednym serwerze dało się rozgrywać mecze, bo była taka liczba osób, żeby w ogóle można było cokolwiek na tym serwerze zrobić, żeby można było zagrać, więc mamy tylko jeden serwer, na którym można grać. No, jeśli chodzi o bronię, o mapy, o armię, to jest ich już całkiem sporo. Z planów rozwojowych mamy pojawienie się również na polach bitew czołgów, również ma się pojawić armia austro-węgierska. Gdzieś mi właśnie ta armia utknęła, że ona ma się pojawić w przyszłości, więc być może pojawi się też front wschodni, może front włoski. Zobaczymy ostatecznie, co tam twórcy wymyślą, jednak trzeba pamiętać o tym, że póki co no, sytuacja tej gry nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Ja bym na optymalizację w tej grze, na to, jak ta gra wygląda, jak to wszystko funkcjonuje, specjalnie nie narzekał. Trzeba pamiętać o tym, że ta gra jest jeszcze we wczesnym procesie produkcji i właściwie wiele błędów, wiele niedociągnięć może się zdarzyć, więc no, raczej tutaj bym nie widział żadnych problemów. To można dopracować, zresztą pewnie będzie dopracowywane i poprawiane wraz z dodawaniem nowych elementów, jednak sama gra aktualnie mimo wszystko wygląda całkiem nieźle. Jest to właściwie takie połączenie Battlefielda, trochę Verdun, ale nie doszukiwałbym się tutaj aż tak bardzo na przykład Post Scriptum, bo grałem w Post Scriptum i szczerze powiedziawszy, ta gra właśnie Beyond the Wire jest dużo bardziej czytelna. Post Scriptum ma olbrzymie mapy, przepastne mapy, na których się jest łatwo zgubić, łatwo pomylić i no niestety to jest tam po prostu bardzo skomplikowane wszystko. Trzeba naprawdę mieć jakąś wiedzę, wiedzieć, co się robi, żeby w tym postscriptum cokolwiek dobrego ugrać. W Beyond the Wire jest dużo łatwiej, dużo ta gra jest bardziej czytelna. Pomimo tego, że broń strasznie dziwnie pracuje, może to moje przyzwyczajenie do Verdun, to jednak no, jest to gra dużo prostsza. Można w niej znaleźć odniesienia do Verdun i przez to jest dużo łatwiej ogarnąć, co się dzieje. No, jedynie ta broń mi się wydaje czasami taka jest troszeczkę dziwna, ale to jest może moja opinia, może nie jestem przyzwyczajony do tego stylu i tylko i wyłącznie to, jak pogram w tą grę więcej, no to po prostu się przyzwyczaję i wszystko będzie ok. Więc to jest takie trochę Verdun, taki trochę Battlefield, bo ma ładniejszą grafikę, trochę większą skalę, no, nawet bym powiedział dużo większą skalę, większy rozmach, ale no, nie doszukiwałbym się tutaj postscriptum, które jest dużo bardziej skomplikowane i jeszcze bardziej stawia na rozgrywkę drużynową. I z tego powodu to czasami no, dzieją się rzeczy po prostu dziwne albo niezrozumiałe, zwłaszcza dla początkujących, a ponadto no, wielokrotnie ci gracze, którzy no, grają w tę grę regularnie, którzy przychodzą, no i mają tam doświadczenie, bardzo są niemili dla nowych graczy. Natomiast w Beyond the Wire atmosfera jest lepsza, ale mi się wydaje, to wynika z tego, że jakby gracze sami sobie zdają sprawę z tego, że jest ich mało i jeśli oni się wykruszą, to już nikt nie zostanie i gra po prostu upadnie, a jest dość ciekawym projektem. I każdy nowy gracz to jest w sumie taki dość duży skarb, warto, żeby on został, więc traktują go całkiem nieźle i powiedziałbym, są po prostu mili, starają się wytłumaczyć pewne rzeczy, pokazać, gdzie się chodzi, gdzie się nie chodzi, pokazać, co ma się robić. Też nie krytykują, jeśli ktoś weźmie jakąś taką specjalistyczną klasę i na początku trochę nie ogarnia, bo zazwyczaj dają mu pograć, w sensie nikt się mnie nie czepiał, że jestem medykiem. Pomimo tego, że medyk jest dość istotny, to jednak nie spotkałem się z jakimiś takimi złośliwymi komentarzami, że kogoś tam nie podniosłem albo coś. Zazwyczaj każde moje działanie, każda próba niesienia pomocy i wsparcia graczom była bardzo pozytywnie odbierana i powiedziałbym, aż byłem tym zaskoczony, bo czasami no, popełniałem błędy, ale nie było to źle traktowane, pomimo że to owszem wszystko ma znaczenie, to grało się po prostu świetnie i ja uważam, że z tego też powodu Beyond the Wire jest mniej odpychające niż Post Scriptum. Przynajmniej dla mnie. I pamiętam taką sytuację, że dołączyłem do jakiejś tam drużyny, no ale widziałem, że całkiem sporo graczy jest jakby takimi rekrutami, tak to się nazywa. W sensie oni grają jakby bez drużyny, no i tam w pewnym momencie się odpalił jakiś gościu na czacie, w każdym bądź razie powiedział, że wszyscy, którzy są bez drużyny, on drużynę stworzył i można sobie dołączyć, że po prostu będzie lepsza broń i będzie można się odradzać na drużynowych punktach odrodzenia, to też jest dość istotne i no bardzo fajny po prostu koleś, który od razu widzi, że ktoś nie ogarnia, czegoś nie umie albo czuje się niepewnie w tej grze, wychodzi po prostu, żeby mu pomóc i to jest fajne, to jest mi się wydaje istotne, żeby takie rzeczy się w grze działy i z tego powodu po prostu Beyond the Wire jest, mi się wydaje, naprawdę spoko grą i warto tutaj zaznaczyć, że jest to gra o I wojnie światowej, czyli no dość nietypowa tematyka, w sensie niewiele jest gier strzelanek właśnie osadzonych w realiach I wojny światowej. Mamy Verdun, mamy Tannenberg, mamy Battlefielda 1, co jeszcze mamy? No chyba poza tym nie ma żadnej gry, albo jest i o niej nie wiem, albo dopiero jest w produkcji bardzo wczesnej i też o tym nie wiem. Więc póki co I wojna światowa jest w sumie dość słabo mówiona w strzelankach. Pewnie strategie są i jest ich całkiem sporo, bo cały czas gdzieś mi się coś tam przewija, jeśli chodzi o strategię z I wojny światowej. No ale powiedzmy sobie, strzelanek jest niewiele i to jest też taka kolejna perełka, ona łączy zarówno takie tendencje z Battlefielda, czyli ten rozmach, wielkość, z realizmem gry Verdun czy też Tannenberg, więc mi się wydaje naprawdę fajna sprawa, bardzo fajna gra, którą warto sobie wziąć pod uwagę, rozważyć właśnie zakup, jeśli ktoś byłby zainteresowany taką właśnie produkcją. Warto tutaj zaznaczyć, że ona kosztuje na Steamie 124 zł plus grosze, dajmy 125. Natomiast można ją zdobyć na różnych stronach legalnych, żeby nie było, na przykład G2A za około 7-8 zł. Może nawet wrzucę gdzieś tutaj do opisu właśnie link do takiej oferty. Naprawdę cena jest rewelacyjna. Można owszem na Steamie zapłacić, jeśli ktoś chce pełną cenę albo zniżką 50%, no ale za 7 zł jak jest gra, to nie kupić, zwłaszcza że ona tak dobrze wygląda, tak fajnie funkcjonuje. No ona ma tam problemy niekiedy z optymalizacją, ale one są, dla mnie przynajmniej nie były jakieś drażniące. Dało się to przeżyć, więc za 7 zł wszystko ok, wszystko działa, nie ma z nią żadnych problemów. To nie jest te 7 zł, 8 zł majątek. Powiedzmy sobie Battlefield, który ma mnóstwo problemów, oczywiście chodzi o 2042, no kosztował na przecenie 180 zł, więc to jest sporo, to jest naprawdę sporo pieniędzy, za to można sobie kupić sporo rzeczy, różnych rzeczy, natomiast ta gra działa całkiem nieźle, ma potencjał na rozwój i ponadto no, nie kosztuje specjalnie dużo, jeśli umiemy poszukać, więc póki co jestem cały na tak dla tej gry, pomimo pewnych problemów oraz no, być może dość specyficznej rozgrywki, to jednak ta gra ma potencjał, ma być ona rozwijana i może naprawdę być świetną produkcją, a potem może po prostu podrożeć, kiedy okaże się, że ta gra będzie sukcesem i wtedy będzie ją ciężko dostać w dobrej cenie, ale póki co można ją zakupić, mi się wydaje, to nie jest duże ryzyko. To nie jest tak, że ja też namawiam, tylko pokazuję, że gra jest spoko i naprawdę jeśli ktoś rozważa zakup tej gry, jeśli ktoś jest nią zainteresowany, to się kupi, moim zdaniem będzie zadowolony. Szczerze powiedziawszy, na początku do niej podeszłem trochę sceptycznie, z takim dystansem, ale potem jakoś mnie wciągła, po prostu ma w sobie ta gra co coś. Takie trochę to jest Verdun, trochę Battlefield, a Verdun i Battlefielda lubię, więc jedynka oczywiście. Więc to jest naprawdę, mi się wydaje, fajne połączenie i fajnie ta gra funkcjonuje. Ja jestem z niej bardzo zadowolony, próbowałem różne klasy. Owszem, medyk mi się chyba najbardziej podobał, no i taki szturmowiec, którego widzieliście chwilę temu na ekranie, biegałem z P08, więc bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie się gra. Moim zdaniem naprawdę fajna produkcja, no i oczywiście gracze, mi się wydaje, są bardziej mili niż w Post Scriptum, chociaż może po prostu miałem pecha. Ja już powoli będę kończył, napiszcie co myślicie o grze Beyond the Wire, czy graliście w tę grę, a może macie dopiero zamiar zakupić tę grę. Jeśli graliście w tę grę, no to napiszcie jakie są wasze wrażenia z tej gry, czy wam się podobała, czy może jednak raczej nie. Jak myślicie, czy ta gra ma szansę na rozwój, ma szansę na sukces? Bo jednak ja znam grę, która wydawałoby się, że no już jest skończona, a póki co jest w testach zamkniętej bety i całkiem nieźle sobie radzi, bo jest coraz to lepiej. Więc napiszcie, co wy o tym sądzicie. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!